Atrakcje dla dzieci, aktywności sportowe i wiele ciekawych fantów na licytację. Tak wyglądał festyn charytatywny zorganizowany przez ekipę Wrzosa, nowo założoną fundację Damiana Wrzesińskiego. Ja jestem teraz na szczycie swojej kariery, zdobyłem pas mistrza Europy IBO. Za chwilę wierzę, że zdobędę mistrza świata. Gdzieś tam mam 35 lat, tak więc to jest moje takie 5 minut i będę chciał pomału przychodzić na sportową emeryturę, no i ale mam tyle energii w sobie, że będę musiał tą energię na coś spożytkować. No i dlatego myślę, że właśnie utworzenie fundacji to jest fajna alternatywa, bo można komuś pomóc. Ja wykorzystuję swój wizerunek w dobrych celach. No nic lepszego uważam, nie mogę sobie wymarzyć. Festyn wspierali także m.in. Peja, Karolina Kowalkiewicz, kierowcy wyścigowi czy piłkarze Lecha Poznań. Nie mogliśmy jednak nie skorzystać z okazji i podpytaliśmy mistrza Europy, co z jego planami na Mistrzostwo Świata. Ja jestem cały czas w gazie, jestem pełen energii, bo mówię, jestem w dobrej formie. Ja już od 2-3 miesięcy cały czas naprawdę ciężko zasuwam. Nawet dzisiaj przed festynem jeszcze 2-3 godziny jeszcze byłem na sali, zasuwałem, tak więc cały czas jestem w treningu i czekam na tą swoją właśnie okazję, żeby dostać walkę o Mistrzostwo Świata. Wyzwałem na pojedynek Antonego Kakadze z Irlandii. Czekam teraz za decyzją jego promotora, menadżera. Obóz Damiana Wrzesińskiego próbował zorganizować walkę w Polsce. To jednak może nie być realne ze względu na wysokie wymagania finansowe rywala. Pojedynek z Antonym Kakadzi może odbyć się na legendarnym Wembley przy okazji starcia Fury Usyk. To jeszcze jednak nie jest pewne. Ja cały chodzę, cały czas praktycznie, 24 godziny na dobę. Nawet jak śpię, to już nawet przed snem sobie wizualizuję walkę face to face, ceremonię ważenia. Tak więc ja cały czas myślę o tej walce. Poznaniak z tytułem Mistrza Świata na Wembley? To brzmi jak sen, ale nic nie stoi na przeszkodzie w jego realizacji. Tak jak pomaganie przez ekipę Wrzosa. Sobotni festyn to jedynie preludium do dalszych działań. Jeśli będą takie jak na inaugurację, to o Damianie Wrzesińskim będzie głośno nie tylko ze względu na jego sukcesy w ringu.